O czym milczą polskie media? Myślę, że przede wszystkim podstawowym problemem, o którym z polskich mediów dowiedzieć się jest bardzo, bardzo trudno, są nierówności społeczne w Polsce. To jest taki temat, który cały czas w dyskursie medialnym jest nieobsłużony, niezbadany właściwie. Oczywiście słyszymy o różnego rodzaju enklawach polskiej biedy i możemy przeczytać w tygodnikach różnych listy 100 czy 10 czy 200 najbogatszych Polaków. Tym niemniej proces tego, jak w ciągu ostatnich 20 lat kształtowały się nierówności majątkowe i dochodowe, kto i na jakich zasadach przejął kontrolę nad majątkiem narodowym, kto i na jakich zasadach kieruje procesem akumulacji kapitału, kto czerpie z tego władzę, jak wygląda sytuacja zwykłych Polaków na tle tych najbogatszych i na tle na przykład podobnych grup społecznych w innych regionach Europy. O tym jest się dowiedzieć bardzo trudno. Bardzo trudno jest dowiedzieć się z mediów o tym, że tylko 300 tysięcy Polaków zarabia więcej niż 50 tysięcy rocznie, co jest kwotą 10 tysięcy euro, więc na standardy europejskie bardzo, bardzo niewielką. Bardzo trudno się dowiedzieć o tym, że większość Polaków uzyskuje dochód w okolicach 1400 zł miesięcznie. To są wszystko informacje, które trzeba wyłuskiwać z różnego rodzaju raportów GUS-u i podobnych instytucji, a media dystrybucją bogactwa, które rzekomo w ciągu, no nie rzekomo, ale które rzeczywiście w ciągu ostatnich 20 lat bardzo rosło w Polsce. Media się nie interesują i nie zajmują, a to jest jeden z najważniejszych politycznych dzisiaj i nadających się do zagospodarowania na przykład dla siły lewicowej tematów w Polsce.